Jest Jon! Jest Jon! Odwaliło mi, naprawdę. Bum, bum, yeah, man! Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Jest dzisiaj ze mną Szaku. Siemaneczko. Moi drodzy, dzisiaj Farelowi odbiło, po prostu mu odbiło. Dzisiaj będziemy kupowali ofertę, zaakceptujecie właśnie Szaku, która jest warta 250 zł. Mianowicie chodzi o Phoenix Crow. Ej, będzie to mój pierwszy legendarny brawler. Jest przeceniony z 1000 na 750 gemów. 1000 gemów, 950 gemów dokładnie kosztuje 240 zł, czyli w zaokrągleniu 250 zł kosztuje ta postać razem z tym skinem. Wow! Wow, jestem mega podjarany. Ogólnie, że Supercell coś takiego wprowadził. Była już kiedyś taka oferta, Szaku? Podobna? Wiesz co, podobna z tego co wiem to była, ale bynajmniej samym skinem. Ale bez postaci, więc to chyba pierwszy raz się pojawiło w sklepie z tego co wiem. Aha, no właśnie, ja też w te Brawl Starsy gram sobie tylko po prostu tak dorywczo. Ale pod ostatnim odcinkiem zostawiliście naprawdę wiele miłych komentarzy, wiele łapek w górę, za co jestem wam mega wdzięczny. I mam nadzieję, że pod tym odcinkiem zostawicie tak chociaż 8000 łapek. Docencie to, że wydaje 250 zł na głupią gierkę. Jeszcze jakiś pasztecik do nas wskoczył. To może, moi drodzy, na początku tak. Otwórzmy sobie skrzynkę. Coin. PowerPoint. Nita. No i 3 gemy. Nic specjalnego. Okej, moi drodzy, zabieramy się za kupno dzisiejszej oferty. Możecie napisać w komentarzu, kto z was też kupił tego kruka. A więc tak. 740 gemów. Dokupmy resztę. Musimy dokupić sobie pakiecik za 100. Zapłacono. I uwaga, moi drodzy. Do konta zostało dodane 360 gemów. Okej, okay, nadeszła wiekopomna chwila. Klikamy. Jest Jon! Jest Jon! Odwaliło mi, naprawdę. Crow! I dodatkowo z Phoenix skinem. Wow! Wow! Zobacz, Aku. I zazdrość. Teraz mi możesz zazdrościć, mordo. Czekaj, bo jeszcze nie widzę. Widziałeś nie, to? No kurde. Nie ma żartów. Nie ma żartów. To co, Szaku, na sam początek, patrz, Siege został dodany, Dropbot, dawaj, zagramy. Widziałeś kiedykolwiek ten skin w grze? Tego kruka złotego? No, jeszcze nie miałem przyjemności spotkać. Właśnie, ja nie wiem, jakie on będzie miał animacje. Sprawdź, czy warty 250 zł. Zobaczymy. Dobra. Wow, no. Podpalam, podpalam, widziałeś? Podpalam oponentów. Bo to chyba jest taka trucizna, wiesz? Tak, ale zobacz, co się dzieje. A i nie trafiłem, ej, on ma mało HP. Ten kruk, pierwszy raz gram tą po... stacią. Tu troszeczkę trzeba będzie się nauczyć, niestety. Ale też wybraliśmy ten event troszeczkę trudniejszy. On nie jest wcale taki łatwy, ten Siege. Zawsze się nim męczę. No jeszcze nigdy to nie wygrałem. Siege'a nigdy nie wygrałeś? Nie, jeszcze nigdy. Ej, dosyć szybko mu się te spele kastują. Nasza Pam postawiła... Dobra, leży. Nice. Dobra, sobie takie... O kurde, o kurcze. No, robocik idzie. Ale też trzeba się zająć... orzełkiem. Jak on się nazywa, kurczę, nie pamiętam. Bo? Bu, o, tak. Bu, bo, bu, tak jest. Bo, no coś takiego. Wow. Dawaj, dawaj. Ale no, obił ładnie, kurde. Tak sobie no patrzę w międzyczasie. Widzę, że już nie laguje, bo ostatnio na nagraniu troszeczkę lagowało. Ale już jest lepiej. Wiadomo, gram na telefonie. Ale może w przyszłości faktycznie się przerzuca ten blues, tak? Możecie też dać znać w komentarzu, czy wam taka jakaś pasuje. Wow! Coś ty zrobił. Wow! Widziałeś to? Jaka animacja w ogóle. Kozak. A wy się dziwicie, że później te skiny kosztują tyle. Ej, naprawdę. Patrz, boom. Nie no, ładnie to wygląda. Dobrze to wygląda. Dawno się nie jarałem tak mocno grą mobilną, serio. Serio. Moi drodzy, zapomniałem wam w ostatnim odcinku powiedzieć, że
jest stworzony mój klan, The Farrell Team, do którego bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Tom, trzeba dojechać. Dobra, dojechana. Dobra, ja mam życia. Ostrożnie. Dobra, kruk. Leży. Nice. Leży, nice. Kolejna śrubka. Nie, Piper! No to ładnie. Najgorzej. Dobra, idzie nas bot. Teraz musimy go pomóc. Jakby pam. Postaw pam Tureta zaraz. Już. Dobrze. Dobra, lecimy. Ale szybko go zjadą, nie. Dobra, trochę dostali. Aj, Piper mnie ładnie porobiła. Zapomniałem, że Piper ma ten skok magiczny swój. No i trudno. To nie jest źle. Wygrywamy o 10%. Bardzo długie są te mecze na Sage'u. Na Sage'u. Strasznie. Piper! Leży. Dobra, leży. Zgasiłem. Super, najsik. Dobra, śrubkę zaniosłem. Najsik. Też zanoszę śrubę. Dobrze. Ależ aj, prawie 200 HP! Pam w krzakach siedzi, jakbyś widział. Dobra, idzie ten robot. Musimy go ugasić trochę. Nie, najgorzej. Dobra, trudno. Przegraliśmy, ale moim zdaniem tak walka była warta uwagi. Okej, moi drodzy, teraz zagramy sobie Dłoska. Szaku wziął Daryla, a ja gram, wiadomo, dzisiaj cały odcinek Krukiem. Dobra, dawaj tą skrzynkę pierw. No, szkoda będzie. Wow, ile ich jest. O nie. Pam, dobra, ja ją zarażę troszeczkę. Zarazisz? Tak, zarażona jest. Ja zabieram skrzynię. Tak, spoko, ja ją będę zarażał cały czas. Podpalał, o, może w ten sposób. Dobra, trzecia skrzynka nasza. Dobra, szybko Daryl niszczy te skrzynki, super. No, na dwa strzały. Ja ostatnio pograłem troszeczkę Piperem i Brockiem i naprawdę ciężko było te skrzynki na początku rozwalić. No, dobra. Piper na daleko. Najlepiej. Tak. Dobra, tu na dole jeszcze jest. Widzę. No i szybkie 5. Ładnie, mamy już piąteczkę, super. O, ja tam wejdę po tego, powera jednego. Mało ta strefa biła na razie chyba. No, po 1000. Dobrze, ty masz dużo HP, dobra, co tu przeszpieguję. Kurczę, Frank na szóstce. O nie. Musimy się wycofać, wiesz? Tutaj, nawet nie podchodzimy. Jak tylko dobra, zarażę. On ma boosta, uważaj. I Penny też dobra, ma. Dobra, uciekamy. Będzie pewnie to finałowa para, wiesz, mi się wydaje. Tu na środku są. Kurde, Mortis. Też tego Mortisa. Musimy tak zrobić, żeby Mortis się zderzył z nimi. Dobra. Już tam zderzenie jakieś mają. Jeszcze go podpaliłem lekko sobie. Po 112 dostaję. Nie, wychylaj się. Bo oni za nami pójdą. Nie. Oni muszą iść na Mortisa. Oni muszą iść na Mortisa, obowiązkowo. Jest i Mortis u góry. No i po Mortisie. O, Farl, co zrobił? Jaki naskok. Kombo było, no. Teraz sobie nabiję szybko punkcików na nich. Dobra. Kurczę, cały czas w koło się kręcą. Coraz bliżej, ten Frank jest niebezpieczny. Kurczę, zrespił się Mortis z tą. Z Nitą. Dobra, niech się z nimi walą, Tak. Jeszcze sobie tylko wyboostuję trochę. Jest! Nie, no nie wierzę. Nie! Z Frankiem nie da rady wygrać. On jeszcze miał 16. To jest no. Coś no niesamowitego. Gdzie taki kruczek do takiego bydlaka? Okej, robimy drugą rundę. Mam nadzieję, że faktycznie nie będzie Franka w tej rundzie. Dwie skrzynki na dole. Dawaj pierw dół. Lecę. O, tam już ktoś strzela. Chyba Bull to jest, albo Shelly. Dobra, mamy dwie. I tu powinny być trzy chyba, nie? Dobra.
Jeszcze tym krukiem nie umiem takiego fajnego combo kleić, żeby to tak fajnie wyszło. Wow! Nauczysz się. Monetyzacja leci. Donejciki. Dobra, tutaj mamy skrzynię. No wiesz, trzeba uciekać troszeczkę, wiesz? Ja muszę ich... Kurde, ten już ma 9 na dole. Aha, wow. Ale jego ból zginął. Kurde. To Daryl był. A ja mówię, kto to tak tam strzela? Boją się. O, niedobrze, ma combo. Daryl czy Bull? Daryl. Ogólnie Bull i Daryl to jest mocne combo do duo. Kiedyś musimy zagrać na odcinku, wiesz? No będzie trzeba, ale... Na tą mapkę mi się wydawało, że takie słabe jest. Oni na blisko. O, ładnie, ładnie punktujesz. Dobi. Dobra, super. Dobra, to bity. Kolejny. Dobra, tamty... Dobra, ten pada. Super, pada. Super. Ja się teraz tym zajmę na dole. O nie, Rico! Dobra, ta leży. Uciekałem, Ricardo i ten. I Daryl. Na jedynce. Nie, poczekaj. Jak Rico będzie miał boosta, to będzie lipa. A, widzisz? Dobra. Na czwórce, Rico. No i mamy po siódemce, nie? No musimy jakoś to fajnie rozegrać. Tylko gdzie ten Daryl? Wiedziałem, że z krzaku wyskoczy. I co? Nie wierzę. Widzisz? Dobra, no. 10 sekund. Dasz radę. Bum, bum, yeah, man! Ale zrobił, ale to Ładnie. Zrobił. Tak jest. Ale żem go wyczuł, nice. Woo. Kurczę, tego się nie spodziewałem, wiesz? Ja też nie. To HP znikło. Co, jeszcze raz tym samym, nie? Ale był przepiękny unik. Jeszcze tego tak Rico fajnie zwodziłem. On strzelał do przodu, ja zrobiłem krok w tył, te kulki poleciały, jump do góry. Super. Kurde. Super. Mega gierka. To była dobra akcja. Wow, dzięki Brock. Ale cię troszeczkę podpalę, wariacie. Dobra, on tam już uciekł. Wow! Gdzie jest jego kumpel? Daryl w krzakach! Dobra, bij go, Hama, leż. Wow, nice. I kuleczka na dole, Piorunek, przepraszam. Nice. Czekam na ciebie. Dobra. No. Super. Wtedy będę miał już plus jeden, nie? No. To jest taki podstawowy błąd przez graczy, jeżeli grają w duo. Że nie poczekają na ziomeczka, aż się zrespi. I zbierają. I dopiero zbierają, no. O, Rico. Kurde, ten Dyna nas tutaj trochę punktuje. Piper, ja bym odpuścił. Ja bym to inaczej zrobił. Chodź, musimy opuścić tu troszeczkę, bo... No dobra. Nie no, ten Mike jest za mocny. Jeszcze jest Piper, uważaj. Czy ja mogę Dyna Mike'a podjechać, bo na blisko nic ci nie zrobi. Wiem. Piper podpalony! Drugi raz Piper podpalony! Dobra, Dyna Mike leży jeden. Drugi też leży. Najsik. Ale ja mam 1000 HP. No i GG! GG! Szybka gierka. Ej, super! Crow z Darylem. Taki. Ładnie sobie radzą. Taki składzik. Alright, moi drodzy. Kolejny meczyk. Don't miss my crew. Wspieramy. Jeszcze na dole jak lecą. O kurde. Podpaliłem go trochę. Podpaliłem, ale fireball. No, dobra, skrzynki. Skrzynki, mordo. Po skrzynie lecimy, no. Tak, nie ma sensu się z nimi klepać, mamy po jeden, a nie po cztery. Kurde, Colt. A już skrzynek nie ma. Dobra, zarabiam ja ulta. Crow i Boo. Dobra, podjeżdżam. Pięknie. Najsik, o to chodziło, Mamy trójeczkę. Jeden team wyeliminowany. Zostały cztery do końca. Damy radę. Gdzieś tu w kabaziach siedzą, uważaj. 100%. Dobra. To możemy też posiedzieć w sumie. Nie ma ich. Dobra, patrz, podpaliłem go. Bum! Podjazd! Dawaj go. Leży! Ładnie. 13 HP! 13 HP! Szybko, Farel, leczonko. Nie podjeżdżaj tam, podjeżdżasz sam? Ale chciałem zebrać te. Powerki. Nie!
Ci po 6 mają. Wow, ale mi wcisnęła. Uważaj na Pipera. Macela. Macela ja baba z wesela. Jeszcze ogórek jest. Czy to kaktus? Nie no, dostałem. Widzę. Bot mnie zabił. Dobra, 10 sekund. Dobra, czekam w krzakach. Oni się tłuką. Fajnie się powybijają. Dobra, zabił ogórka. Może ten łatwiejszy team nam dostanie. Bijemy Pipera i ogórka. Dobra, showdown! Nie! Jak? Co za bezsens. No nic. Kilka winów w szaku siadło. No siadło. Moim zdaniem tak było spoko. No ja uważam, że patrz, ile nabiłeś puszek. 39. Więc to jest naprawdę dobrze. Nabiłem 39 puszek. Teraz sobie jeszcze otworzymy skrzyneczkę, moi drodzy. Do Crowa dostałem. To co? To było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja kanału, dzwoneczkiem. Dziękuję ci, Szaku, za pomoc w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Hej! Come on.